pokazuje coś bardzo prostego, czyli dekoracje z tulipanów i takich przewrotną trochę dekorację, czyli wykorzystuje elementy oczywiste, czyli kolor żółty, ale jednocześnie jak gdyby mówi o tym, że można go w inny sposób pokazać niż tradycyjnie, czyli piórka u mnie są białe. Dekoracje są bardzo proste, czyli żółta jest taśma na przykład, taki skocz do klejenia, dlatego że kubki ze sobą takie jednorazowe można połączyć. Na szczęście mamy tak, że natura nie czeka jakby, tak? No jest rzeczywiście za oknem tak, że jeszcze jest biało i śnieżnie, ale tulipany już są. Są wszystkie rośliny cebulowe, od hiacyntów, szafirków, żonkili. Także naprawdę to można kupić i z tego zrobić bardzo piękną, świeżą dekorację. Namawiałabym do tego, żeby ten stół rzeczywiście odświeżyć. Pomimo tego, że rzodkiewki jeszcze nie są takie, jak być powinno, ale nawet jeżeli popatrzymy na pęczek rzodkiewki kupiony w warzywniaku, czy taką sałatę, to też może być dekoracja, prawda? Bo pęczek, jeżeli rzodkiewki ładnie obierzemy i zostaną takie listki fajne, włożymy to do szklaneczek i ustawimy w rytmie, to naprawdę to już jest dekoracja. No plus te pół miski z jajkami, tak, które możemy udekorować, przewrócić. Nie tak jak my tradycyjnie robimy, że kładziemy jajko na brzuch. Kroimy jajko i kładziemy tą stroną żółtą na talerzu, a polewamy z góry majonezem. Moja święconka jest co roku inna, ale to nie dlatego, że ja sobie taki przyjęłam pomysł na to, że ja mam być oryginalna, ale po prostu co roku ja jestem inna i dlatego ona też musi się zmieniać. W tym roku na pewno będę miała szarą serwetkę, bardzo prosty koszyk ze zwykłej takiej łupkowanej słomy. Co to znaczy łupkowana? To jest tak, jak kupujemy w lecie łubiankę truskawek. To jest prosty element geometryczny i z tego jest zrobiony koszyczek. Szara lniana serwetka. I w środku znajdują się wszystkie symbole. Uważam, że tradycja jakby przygotowania pisanek jakby w moim takim myśleniu ma bardzo ważną rolę, dlatego że mój ojciec ze mną to robił. Ja to uwielbiałam. Ja nawet nie wiem, czy to nie miało początku mojego jak gdyby w ogóle kontaktu z dekorowaniem. Tata przygotowywał mi taki zabawny drucik, którym musiałam skrobać tę pisankę. I właśnie taki moment, kiedy tata jeszcze przygotowywał jakąś miksturę, którą ja miałam pomazać te jajka, żeby ono się błyszczało. Ja pamiętam do dziś,